W ostatnim odcinku dostałem jakąś podejrzaną informację od podejrzanej osoby, żółtej osoby, i dała nam przepis na miksturę prawdy, która podobno sprawia, że każda osoba będzie mówiła tylko i wyłącznie prawdę, zero kłamania, zero oszukiwania. Dlatego weźmy tą miksturę i poczęstujmy ją Nubka. Tak, Nubek na pewno, wiecie, Nubek to jest taki cwaniak, który będzie nam wkręcał cokolwiek. Na przykład spytam się: ej, ukradłeś mi Dirta z domu? A on powie: nie. Ale natomiast po wypiciu mikstury prawdy, no, zmieni mu się podejście, mam nadzieję. Poza tym przygotowałem więcej składników, aby zrobić tych mikstur więcej, więc będzie ciekawie. Dobra, chodźmy do Nubka i przetestujmy, czy to naprawdę działa. Spytamy się, czy na przykład lubi Dirta, czy na przykład nie lubi Diaksów i czy na przykład zrobił jakąś tajną bazę. Zobaczymy. Dobra, Nubek, czy jest tutaj gdzieś? No, o, da, Nubek! O, cześć, dzień dobry. Dzień doberek, Nuberek. Słuchaj, dobra, mam pytanie. Czy ukradłeś mi kiedykolwiek cokolwiek z domku ode mnie? Na Wojansza pojawiły się właśnie puzzle przedstawiające całą wioskę Wojanowi. Znajduje się na nich każdy nasz wieżowiec, każda nasza postać i wiele więcej. Puzzle możecie na spokojnie układać u siebie w domu, kiedy macie chwilę dla siebie. Stanowią idealną dekorację pokoju, kiedy już je całe ułożycie. Posiadają 300 elementów. Jest to idealna forma spędzenia czasu razem z Wojanowicami. Dlatego życzę wam miłego układania. To nie, co to za pytanie, absolutnie. Co, nie? To jest za kłamie? Nie, nie, ja nie myślę, że kłamie. Życie, życie. No, sorry, sorry. A czekaj, a powiedz mi, czy Palionowi coś ukradłeś kiedykolwiek z domku? No nie, co, złodziej jestem. Okej. Okay. A nigdy. A powiedz mi, a dobra, a wypij sobie taką miksturkę, tutaj mam dla siebie taką miksturę. I wtedy zadam ci znowu te same pytania. No dobra. Dobra, pan wybija. Wybił! Ej, co, ale zmieniło ci się jakieś uczucie? Coś się zmieniło? Czujesz się lepiej? Co? Bardzo ładnego skina. To mam tak ładnego skina? O, dziękuję. Ej, ej! Tak. Czyli ty tak naprawdę myślisz? Ej, dobra, dobra, ej, czekaj. Czy ukradłeś coś kiedyś z mojego domku, Nubek? Mojego, no tak, ale to było dawno, ukradłem. O, ja nie mogę, przyznałeś się, Nubek, mówi tylko prawdę! O co chodzi? O co chodzi? Dobra, Nubek, a ukradłeś coś z domku Paliona? No jasne, że tak, musiałem to zrobić. O, ja nie mogę, przed chwilą mówił, że nie! Mikstura prawdy działa! Dobra. Czemu tak mówisz? Dobra, Nubek, to chodź ze mną, pokażę ci. Bardzo podoba mi się ten most tak naprawdę, nigdy nie chciałem go niszczyć. Ej, serio? Ej, co to Nubek mówi? Teraz Nubek mówi szczerze, nie chciał go zniszczyć. Dobra, a co jeszcze Nubek chciałeś zrobić? Powiedz nam prawdę. Powiedz nam całą prawdę, Nubek, jaką tylko masz. Prawdę? No. Zawsze mówię prawdę, możesz zapytać się mnie, o co chcesz. O co chcesz? Dobra, dobra, czekaj, to zapytam się, dobra, czekaj. Czy... jakby lubisz Dirta, o, lubisz Dirta, tak na serio? Oczywiście, że tak, to jedna moja rzecz, zobacz, zawsze kopałem Dirta i go kopię. Czyli nie udajesz, czyli naprawdę kochasz Dirta, okej. A czy naprawdę jesteś taki głupiutki? Czy jesteś mega mądry? No jestem mądry na swój sposób. No dobra, to prawda. Ej, Nubek, a czy masz 6 lat? Mam. A masz 7 lat? 7 też mam, a mam. To? To czekaj, mam. Musisz powiedzieć... Czekaj, prawdę, to jak mówisz prawdę? A może ty po prostu... A wiesz, ile masz lat? A wiem. No to ile masz lat? A jedną cyferkę mam. Jaką masz cyferkę? 9 w końcu, to czyli nie masz 6. To masz 6 czy 9? Nie wiem, bo podobne są cyferki 6 i 9. Ja, no to dobra, a 7 i 9 nie są podobne. To chyba bardziej 6 albo 9. Ja nie mogę, dobra, czyli Nubek jest po prostu za głupiotki chyba, żeby znać swój wiek, tak mi się wydaje. Dobra, a chodźmy w takim razie przygotować drugą podkę naprawdę. Idziemy, bo mam jeszcze składniki u siebie w domku. Chodź Nubek ze mną, zobaczy. Podka prawdy? To brzmi świetnie. A, no brzmi świetnie. Dobra, a powiedz mi, czy lubisz mojego kurczaczka, który tutaj jest w domku? Zobacz. No właśnie, te kurczaki nigdy ich nie lubiłem i zawsze miałem ochotę je zabić i zjeść. A dlaczego? Ty jesteś zły, Nubek! Czemu zły? Mówię tylko jak myślę. A dobra, 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 no mówisz jak myślisz, to w takim razie czekaj, czy miałeś kiedyś sojusz z hakerem? Miałem. O! A czy na przykład... A lubisz hakera? Lubiałem. A lubisz nadal, czy nie? Teraz już nie.
A, no dobra, uff, dobra, dobra. No tak, bo Nubek, ty zaufałeś kiedyś hakerowi i on ci... Zaufałem, tak, i bardzo go lubiłem. A potem coś złego zrobił. No dobra, dobra, to ja robię kolejną potkę prawdy, miksturę prawdy, Nubek. Będzie śmiesznie, co nie? Będzie haha, damy ją Polionowi, co nie? Tak mi się wydaje. Potka prawdy? Może się napiję tego. Ty już się tego napiłeś, ty już masz dość, co? Stary. Ty już masz... Ja? No, co? Kiedy się napiłem? Jak, nie pamiętasz, kiedy się napiłeś? No mówię ci naprawdę, nie pamiętam. Co? Co, no kiedy to? Mi dałeś miks? Dałeś mi tylko coś w domu. No dałem, no miksturę prawdy, ty jak nie pamiętasz, lol. A, dobra. To była miksturka prawdy? Tak, to zawsze była... zawsze chciałem mówić tylko prawdę, mogę ci na wszystko odpowiedzieć. No, no to dobra, a... O, o, Nubek! A czy zostawiłeś te tabliczki ty tutaj w domku, u mnie? Nie. Nie, to nie byłeś ty, dobra, czyli jedna osoba odpada, to pewnie był Palion, okej. Okay. A żółty kolor, to... kogo może być żółty kolor? Na pewno nie mój. Ani Paliona, ani twój. Dobra, no nie. No i Katy też w sumie nie, bo różowy, co nie? Dobra, robię dalej crafting tego wszystkiego. Dobra, teraz łza giganta. Muszę zrobić łzę giganta. Patrzcie, to tworzę teraz składniki do zrobienia mikstury prawdy. Drugiej mikstury prawdy. Dobra, mamy już dwie. Mamy teraz... O, dobra, teraz potrzebuję kości. Teraz potrzebuję zgniłe mięso. I proch. Dobra, mamy proch. I patrzcie, zrobiliśmy łuska potwora. Pięknie. Idziemy dalej i teraz potrzebujemy ziele. Ziele... Nie wiem, jakie angielskie. Nie wiem, po prostu jakieś ziele. Dobra, robimy nasiona dyni. Robimy muchomora. Dobra, muchomora. Pszenica tutaj musi być. Raz, dwa. I krzak, uschnięty krzak. Dobra, i mamy magiczne ziele. Dobrze, zrobiliśmy zaraz. Zrobimy zaraz kolejną miksturę prawdy. Przygotuj się na to, Nubek, bo będzie naprawdę potężnie. A ja czekam. O, to czekaj, czekaj. Dobra, to było chyba na odwrót. Z tego co pamiętam, czekaj, czy ja to zrobiłem dobrze? Źle, to powinno być na odwrót. Uwaga. Tak, mam drugą miksturę prawdy i tą miksturą prawdy poczęstuję teraz Paliona. Chodźmy do niego. Chodźmy do niego, będzie śmiesznie. Tylko odłożę jeszcze te rzeczy, bo mam ich tutaj masę. Okej, okay. Ej, ta mikstura naprawdę działa, Nubek. Ale kozacko, przepytam Paliona ze wszystkiego. A właśnie, a Nubek, a zrobiłeś gdzieś jakąś tajną bazę? Tajną bazę nie mam żadnych, ale ukradłem rzeczy Palionowi. A no dobra, okej, okay, lol, dobra, śmiesznie, no to zaraz mu to powiesz. Dobra, halo Palion! Halo, słuchaj Palion, możesz spytać się o cokolwiek Nubka, on ci powie samą prawdę, tylko prawdę, nic innego. On, że no, kłamie cały czas. On kłamie, kłamał cały czas, teraz już mówi tylko prawdę. Zapytaj, zobaczysz, zapytaj się o coś, co by na pewno by skłamał. Dobra, czy znasz rozwiązanie na 2 plus 2? Tak. No. Jak jest w takim razie? Nie, no widzisz, że on kłamie, że on nie wie. A, tylko wiesz co, jest problem taki, że Nubek jest troszeczkę głupiotki i on myśli, że 5 to jest rozwiązanie, dlatego nie skłamał, bo naprawdę myśli, że to jest rozwiązanie. Zadaj mu takie, które zrozumie na 100%, nie? Na przykład, nie wiem, no jakieś wiesz, czy zrobił, czy ci coś ukradł na przykład. O, tak, czy mi coś ukradł? Co? No tak, ukradłem ostatnio, byłem w twoim domku i zabrałem ci zielone rzeczy do mojego domku. Myślałem, że to będzie śmieszne. Jakie zielone rzeczy? Przyznał się! No to budulca twojego domu. Ukradłem ci jak spałeś. What? Szedłem przez tylne drzwi, no co? A kiedy to było, Nubek? Co ty gadasz? No wczoraj. Wczoraj to było, Palion, jak spałeś? Dobra, no, bo... to jest odwieczne pytanie, czy lubisz Paliona? Oczywiście, że tak. Ooooo! Okay, to widzisz, okay. Prawdę powiedział. A lubisz Wojana? A tak, i ma ładnego skina. Ej, ja nie mogę! Co jest? Ej, dobra, to w takim razie, Nubek, powiedz mi, czy ta mikstura była dobra, którą ją wypiłeś? Wydaje mi się, że tak, mogę ją wypić. Nie, 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 to już nie, tobie starczy. Oddaj, oddaj, oddaj. Co to za mikstura? Oddaj. Wiedz, Palion, tylko, że ona była dobra, bo Nubek mówi tylko prawdę. Dlatego ale spróbuj ją teraz ty. Ale co spróbuj, to? Spróbuj ty teraz ją. Mikstura prawdy. Fajnie wygląda, wygląda jak taka woda z lodowca. Dobra, no, pij. No, jest prestiżowa, wypij, no. O! O! Wypił, widzowie, wypił! Ale dobre. Dobra. Dobre! Dobre? Okej. Okay. Dobre. Czyli teraz muszę przetestować, czy Palion też będzie mówił prawdę. Okej, okay, Palion, czy masz jakąś tajną bazę na Wojanowicach? Wiele. Wiele, dobrze, mówi prawdę. Okej, okay, okej, okay. Pierwsze co tylko bym chciał prawdopodobnie się... znasz wszystkie te tajne no, bazy. No, no ta, no. A czy nie pojawiała się jakaś nowa tajna baza? Nie.
Nie, dobra, okej, okay, dobra. Ej, dobra, o moje odwieczne pytanie, zawsze chciałem ci je zadać, a teraz jak już mówisz tylko prawdę, to ci je zadam. Czy... Tak. Czy miałeś sojusz z On, bo go lubiłeś? Nie. Okej. A czy miałeś sojusz z hakerem, bo go lubiłeś? Nie. Okej. Dobra, czyli już coś wiemy przynajmniej. A czy będziesz miał sojusz z kolejnymi złymi postaciami? Nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego przeanalizować, co się wydarzy. Okej, dobra. No dobra, dobra, dobra. To teraz zobacz. Taka tutaj rzecz jest, co nie? Czy zostawiłeś te wiadomości u mnie w domku ty? Nie. Nie? To kto? Okej, czyli czekaj, to nie byłeś ty, to nie był Nubek. Katy też się domyślą, że to nie była, bo ona żółty, raczej nie by nie dała żółtych. Nie ma żadnej postaci, która miałaby żółty kolor na Wojanowicach. A no kto właśnie. Ma tutaj, a czy tutaj jest jakaś emotka może? Emotka właśnie, czy coś specjalnego, charakterystycznego? Uśmiechnięta. Ja tu nic nie widzę. Sprawdźmy odciski palców. Odciski palców, właśnie. Dobrze, dobrze. Ej, ale dobra, to czekaj, jak ja mam teraz, mówicie tylko prawdę, to ja chcę to wykorzystać w takim razie, ja chcę to wykorzystać. Czy ty, Palion, w takim razie masz gdzieś ukryty skarb, o którym nikt inny nie wie? Tak. O, Nubek, słyszałeś to? Tak. Ale super, dobra, to... Jestem schowany w miejscu, gdzie każdy mógłby go znaleźć, ale każdy by się nie spodziewał, że tam może być skarb. O, to pokaż nam w takim razie ten skarb. Dawno. Oooo, zobaczymy, gdzie to jest! Skarb Paliona, skarb Paliona! Ej, to jest w domku! Ej, słuchajcie, to jest w domku u niego w nowym? Za mną, za mną! Co jest? Gdzie on nas prowadzi? A nie, czekaj, gdzieś tu nas prowadzi. Za mną, za mną! Gdzie ty? No Palion, ty robisz kółeczko! Zrobił kółeczko! Za mną, za mną! Gdzie on idzie? Dobra, i co? Gdzie to jest? Tutaj. Co? Wow, ile diamentów! Tylko proszę mnie nie okradać, bo to sprawi ból. Ja tutaj ukradłem i zabrałem rzeczy do mojego domku, stąd właśnie. Stąd? A ja z czemu ja tutaj nie wiedziałem, że ty masz szczerze taki... Szczerze mówię ci, że przez tą sytuację cię nie lubię. Wow! A ja szczerze ci powiem, że cię lubię i zabrałem rzeczy. Pokazać, gdzie są. Szczerze pokaż, mówię, gdzie są. Wybaczam. Pokaż, gdzie są rzeczy, które ukradłeś Palionowi. Ej, lol, widzowie, naprawdę, oni mówią tylko i wyłącznie prawdę. Oj, ale... czekaj, co to się dzieje? Czemu ty wychodzisz takimi... Czemu wychodzicie takimi dziwnymi drogami, ścieżkami? Szczerze mówię, no Boże, ci wybaczam. O, Palion wybaczył tobie, Nubek. Ale i tak pokaż, gdzie to schowałeś. Dobra, czemu ty... Ja nie mogę... Czemu ty idziesz takimi ścieżkami dziwnymi? Idę do mojego domku i prawdę idąc drogą. A, czyli oni... Czyli oni idą prawdziwymi drogami, oni nie idą nigdzie na skróty. Ej, co to się dzieje? Oni robią... mam mój domek. Okej, okay, dobra. Gdzie jest teraz skarb Paliona w takim razie, Nubek? Ukryty. Gdzie? W tym domku. A w którym miejscu dokładnie w tym domku? Tam. O, no to pokaż nas, zaprowadź nas, jak taki pewny siebie tu jesteś. Tu? Gdzie tu? O, moje rzeczy, ale i fajnie. Temy Paliona ukradzione, haha. Co to było tam w środku, Paliano? Były meble, była zielona wełna i meble. Ej, ale ty masz poukrywane rzeczy, ja bym tutaj nie wpadł na to, że tutaj coś jest ukrytego. Lol. Tak, miałem to ukryte, bo oczywiście okradłem Paliona wczoraj w nocy. Ja nie to mogę, było niemiłe, dobra. Nubek, mam nadzieję, że nauczysz się na swoich błędach, już nigdy czegoś takiego nie zrobisz. Ty o. mnie okradłeś? O, dobra. Tak. Tak, okradł Palion Nubka. A gdzie? Mega dawno. A po co? Jedyny budulec, jaki jest najmniej bezużyteczny, to jest dirt. I wziąłem go, żeby podbudować się gdziekolwiek. Dobra. Zabrał ci dirta, Nubek, słyszałeś to? Zabrał ci dirta. A masz czapkę czemu na sobie? Właśnie, czapkę czemu na sobie? Prawdę mi, który powiedz. Bo boję się, że mi zaraz walniesz w głowę. Dobra, a boicie się na przykład skibili toileta? Tak. Nie. Ale on się nie boi. Nie, to zamknij się, dawaj, chodź do mojej toalety, zobaczysz co, jaku. Co jest? Dobra. Nie jesteś w ogóle straszny, kolega. Nubek, a masz milion subskrypcji, Nubek? Nie. A chciałbyś mieć milion subskrypcji? Nie. Nie chciałbyś, okej. Okay. LOL, okej. Okay. A w takim razie co byś chciał, Nubek? Ja co bym chciał? No. 30. 30 subskrypcji? Niemożliwa ilość. Nubek, to nie da się. A cała moja klasa. A co? A dobra. To było akurat śmieszne. A Nubek, a lubisz chodzić do szkoły? Nie.
No to chodźmy do szkoły w takim razie, chodźmy. Dobrze. Chodźmy do szkoły. Przepytam was z kilku rzeczy w takim razie. Ej, to chodźmy na policję, bo to będziecie mówili wszystko w takim razie na policji. Będziecie teraz mówili samą tylko prawdę, słuchajcie. Tak. Zapraszam. Cześć. Na przesłuchanie idziemy w takim razie. Zapraszam państwa w takim razie na przesłuchanie. Wykrywacz kłamstw tutaj jest. I teraz no, będzie mówił tylko i wyłącznie prawdę. No, dobra. Ja to będę w takim razie klikał, a proszę tutaj usiąść. Pana pierwszego przetestujemy, dobra. Witam. Czy lubi pan niebieski kolor? Mam na imię Palian Paweł i... No. Lubię niebieski kolor. Lubisz? Dobra, sprawdzamy, czy lubi. Zielony lubi, okej, okay, to działa, okej. Okay. Sprawdzamy dalej. Czy nagrał pan piosenkę Ale Ale? Nagrał pan. Nagrał, tak? Dobra. Proszę odpowiadać tak lub nie, dobra. Tak. Czy pan nagrał piosenkę Ele Ele? Nie. Sprawdzamy. O, prawda, kolejna prawda, dobra. Czy lubi pan Nubka? O, właśnie. O. Tak. Tak powiedział, dobra, sprawdzamy. Ale będzie teraz jak nie, jak wyjdzie, że nie, to Nubek co zrobisz? Powiedział prawdę, to jest jego prawda. Dobra. O, prawda, zielone kolejne, dobra, 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 dobra. Okej, okay. Kolejne pytanie. Czy Wojanowice są zielone? Powiedzone. W 50% tak. Ej, zapraszam. O co tu chodzi? Dobra, Palion, yes. A czy nagrasz kiedyś nową piosenkę w takim razie? Tak. Dobra, nagra. Dobra, dobra. A czy piosenka, którą planujesz nagrać jakąś kolejną, może nie następną, ale po prostu, czy planujesz kiedyś nagrać piosenkę Zielone 3? Musi być. Musi być? Tak czy nie? Tak. Tak, to tradycja. Ja nie mogę, Palion, nagrać piosenkę Zielone 3, sprawdzamy. O, nagra! Mówi prawdę i tylko prawdę, Nubek, widziałeś to? Dobra, Nubek, teraz ty, dobra, kolej. Czas na Nubka, dowiedzieliśmy się mocnych rzeczy. Okej, Nubek, czy istnieje taka wioska jak Dirtowice, Nubkowice? Tak. Istnieje? Sprawdzamy. Nie. Istnieje, nie. Naprawdę! Palion, musimy ją znaleźć gdzieś, dobra. Dirtowice. Czy stamtąd, Nubek, pochodzisz? Tak. Dobra, okej. Okay. Tak, pochodzi, pochodzi. Dobra. Czy nas tam kiedyś zaprowadzisz? O, o, o. O, 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 o. Mogę. Mogę! Prawda! Może nas tam zaprowadzić, dobra. Czemu jeszcze nas nie zaprowadził? No właśnie, w takim razie dlaczego nas jeszcze nie zaprowadziłeś? Jaki jest sekret tego, że nie chcesz nas tam zaprowadzić? No? A muszę mówić, odpowiadać? No musisz, dlaczego nas tam jeszcze nie zaprowadziłeś? Nubek. Bo to daleko. No, świetna odpowiedź! Ej, ale to prawda, to daleko, no to jestem ciekaw w takim razie. Nie, doszlibyście. Wy nie jedząc Dirta i nie żyjąc pod Dirtem. A czy ta wioska jest zrobiona cała z Dirta? Tak. Tak? Prawda. Tak jest. Dobra. A czy tęsknisz za Dirtowicami? No, tęsknisz czy nie tęsknisz? Wróciłbym tam chociaż na jeden dzień. Ale to musi być głupie miasto. O ja bym chciał tam pójść. Miasto z ziemi. Prawda. Ej, dobra. Dobra, ej, fajne było przesłuchanie, jak mówicie prawdę. Z tego co zobaczymy, jak tak długo mikstura prawdy będzie działała. I ona działa. W końcu się właśnie. Tak, stresuję się mówić prawdę, bo mam tajemne rzeczy, których nie chcę zdradzić. A, no to możesz nam zdradzić je teraz. Jakie to są rzeczy, Palianie? Musiałbyś zadać pytanie, które by trafiło i na ja. Jakie to może być pytanie? Jakie tajemne rzeczy może skrywać Palion? Dobra, Palion, czy znasz jakiś sekret Wojanowic, o którym nikt nie ma pojęcia? Nie. O lol. No to co to za niby sekrety w takim razie? A czy znasz, czy wiesz, kto może ten żółty napis zostawić tam? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, dobra, no to nie wiem. Dobra, widzowie, musimy dowiedzieć się, kto zostawił te żółte napisy. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.